Jak uformować idealną kulę z ciasta? Jest też na to sposób. Czysty stół, oczywiście jak najmniej mąki. Kładziemy kulę na stół i rękami dociskamy dół do stołu i ciągniemy. Raz, przekręcamy ciasto w ten sposób. Ciągniemy dwa. Przekręcamy. Trzy. Cztery. I tak aż się nam utworzy idealna kulka. Oczywiście ręce muszą na dole ciasto dociskać do blatu. Wtedy tworzy się idealna, piękna, jak z obrazka, kuleczka na pizzę. Formowanie kulek. Bierzemy nasz kawał ciasta. Składamy go na pół. Jeszcze raz na pół, dokładnie zamykając. I jeszcze raz na pół. I to wystarczy. Teraz tą częścią dłoni dopychamy kulkę od spodu w podstawę kciuka lewej dłoni. I w taki sposób zamykamy kulkę. I jednocześnie formujemy idealną jej powierzchnię na górze. Tak. Gotowa. Podczas formowania ta część dłoni dociska tutaj o podstawę kciuka. Pod spodem dociska kulkę i tutaj przeciąga. W ten sposób górna powierzchnia ciasta się naciąga. O tak. I kulka nabiera bardzo ładnej struktury. Gotowe. Druga metoda formowania kulek. Składamy na pół. Składamy na pół. Składamy na pół. Teraz. Tu mamy zamknięcie kulki. Druga metoda działa w ten sposób, że kciukiem też dopychamy dolną część kulki, ale dopychamy ją do tej części palców. Jednocześnie przeciągając, także kulka automatycznie będzie nam się tutaj sama zasklepiać. Bardzo ważne jest, żeby nie mieć na rękach zbyt dużo mąki, bo wtedy jest to skomplikowane, żeby ręka była w miarę sucha, a najlepiej delikatnie wilgotna. Jedziemy, kciuk pod spód. I kręcimy. Jest trudno zrobić w zwolnionym tempie. Zdecydowanie lepiej idzie to w przyspieszonych obrotach. Kupuję szybciej, nie? Będzie lepiej. Kciuk, jak widzicie, od dołu cały czas dopycha, formując idealnie górną powierzchnię kulki, bo on też naciąga całą górną strukturę, robiąc w ten sposób. Mamy naszą kuleczkę. Trzecia metoda formowania kulek. Znowu ten sam proces. Składamy na pół. Składamy na pół. Składamy na pół. Tą samą metodą z kciukiem opieramy się na blacie. Bardzo ważne jest, żeby blat był czysty. Nie może być na nim mąki, bo będzie to bardzo utrudnione. Lepiej robić to na zwykłym stole. Pozbyć się wcześniej nadmiaru mąki. I w ten oto sam sposób kciuk dopycha mąkę do małego palca. I kręcimy. To jest metoda częściej używana w piekarniach do formowania bułek, ale idealnie nadaje się też do formowania kulek. Kulka gotowa.